9 stycznia. Kto powołał kogo? Wśród których jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. 1 rozdział, 6 werset. Od 6 wiersza następuje pewna zmiana. 5 pierwszych tekstów dotyczy apostoła Pawła i jego zrozumienia Ewangelii. Od 6 wiersza Paweł kieruje swą uwagę na tych, do których adresuje list, na wierzących w Rzymie. Nasz dzisiejszy tekst zawiera dwie myśli. Po pierwsze, Bóg powołał wierzących w Rzymie. Jest to bardzo ważna myśl, bowiem czasami uważamy, że musimy coś uczynić, zanim Bóg będzie mógł nas miłować. Pamiętam jeden z prasowych tytułów. Mąż będzie szedł na kolanach 900 mil, aby otrzymać przebaczenie. Wiele ludzi ma podobne wyobrażenie o Bogu. Gdy przejdę na kolanach dostateczny dystans, będę starał się jak najwięcej lub będę dostatecznie dobry, to w końcu mnie przyjmie. Jednak apostoł myśli inaczej. Stwierdza otwarcie, że to Bóg zainicjował nasze osobiste zbawienie. Bóg nas powołał. Biblia od początku do końca przedstawia tę myśl. To Bóg szuka Adama i Ewy w Edemie. Bóg szuka zgubionej owcy, zgubionego pieniądza i marnotrawnego syna. To Bóg powołuje Pawła na drodze do Damaszku. Jezus powiedział do Zacheusza: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ewangelia Łukasza 19:10. Zbawienie związane jest z Bożą inicjatywą, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To Bóg szuka i powołuje. My musimy jedynie przyjąć Jego zaproszenie. Po drugie, apostoł stwierdza, że wierzący w Rzymie, którzy odpowiedzieli na Boże łaskawe zaproszenie, należą do Jezusa Chrystusa. Ta druga myśl nawiązuje do wiersza 1, gdzie apostoł pisze, że jest niewolnikiem Chrystusa. Należenie do kogoś oznacza, że się jest własnością tej osoby. Tym samym każdy wierzący w Rzymie, podobnie jak Paweł, był niewolnikiem Chrystusa, gdyż Jezus nabył lub odkupił go swoją krwią. To samo można powiedzieć o każdym z nas. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoje powołanie i odkupienie. Dopomóż nam, abyśmy żyli dziś tak, aby wszyscy dookoła nas mogli poznać, że naprawdę należymy tylko do Ciebie. Użyj nas i przez nas skieruj swoje wezwanie do zbłąkanych ludzi. Dziękuję.